Elon wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy szybko na temat Bybita i opcji jakie tutaj są dostępne. Nie wiem czy wiecie o tym, ale można tutaj zdobyć darmowe tokeny poprzez głosowanie na ulubione tokeny, które będą dodawane na Bybita. Już Wam pokazuję jak to zrobić. Ta akcja nazywa się Buy Votes. Klikamy tutaj u góry lupę, wpisujemy Buy Votes. I pojawia nam się takie coś, jak tu widzicie content, jest zakładka u góry by votes. Klikamy w tą zakładkę, pojawia nam się obecny voting. Zobaczcie, tu pisze voting in progress. Zostało 8 godzin 26 minut. Klikamy sobie tutaj go votes. Żeby mieć w ogóle możliwość głosowania, no to potrzebne nam jest siano tutaj na giełdzie Bybit. Tak jak widzicie USDT, USDC, DAI. Jeżeli macie siano na tej giełdzie, to możecie bez problemu tutaj zagłosować. Wiem, że ja i wy bierzemy udział tutaj w tych wszystkich lunchpadach, lunchpulach. No to coś tam zawsze drobnych na tej giełdzie jest, także możemy tutaj też zagłosować. I teraz ciężko jest wybrać odpowiedni token, który ma największe prawdopodobieństwo pojawienia się na tej giełdzie. A jeżeli my zagłosujemy dobrze, no to dostaniemy troszkę tych tokenów. I co należy zrobić, żeby to sprawdzić? Wystarczy najpierw. Zagłosować częściowo na każdy z tych tokenów. Zobaczcie, klikniemy tutaj vote. Ja mogę zagłosować 1313 głosami. Dam tutaj po prostu 5 głosów. Dam confirm. Zobaczcie, następny dam też 5 głosów. Confirm. Cyk. Tutaj kolejny. I w tym momencie, jak zagłosujemy na te wszystkie tokeny, widzimy, który token ma najwięcej głosów. W tym momencie, jak widać, 20 928 głosów ma token MCRT. Możemy oczywiście poczekać i zobaczyć, zanim ten czas się skończy, który token zdobędzie najwięcej tych punktów. I w tym momencie, jak. Zanim się to skończy, możemy dodać tutaj dodatkowe głosy i na przykład zagłosować całością. Ja jeszcze kilka godzin poczekam. Jest 8 godzin, 24 minuty. No i zdecyduję, czy głosuję na tego tokena MCRT. No i tutaj więcej tych akcji oczywiście było. Można przeczytać o co tutaj chodzi. Dajcie znać też w komentarzach, czy kwalifikujecie się do tego, żeby tutaj ewentualnie zdobywać sobie te tokeny i głosować. Tutaj też widać pod tym number 8 voting in progress, że ja mam jeszcze 1298 wolnych tak jakby punktów do głosowania. No i to by było tyle. Pamiętajcie, zasubskrybujcie mój kanał, dajcie łapkę do góry, zostawcie jakiś komentarz. No i lecimy tutaj z kolejnymi materiałami, ponieważ jak widzicie, niby bessa, a ciągle coś się dzieje. Trzymajcie się, hej!